Witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że ten mecz na pewno nie był łatwy. Byliśmy tutaj przygotowani na trudne warunki przez gospodarzy. Postawili nam naprawdę ciężkie. Było widać, że są zorganizowani, czekają na przechwycenie piłki w środkowej strefie i na uruchomienie swoich szybkich, dynamicznych zawodników. Tutaj widać to doświadczenie, bo mają przeszłość ligową. No, my postaraliśmy się w pierwszej części utrzymywać przy piłce, grać od tyłu, stwarzać sobie te sytuacje, no ale z tych sytuacji nic nie wynikało. Tak można powiedzieć, że ta pierwsza połowa minęła bez jakiegoś większego echa. No, w drugiej połowie najgorsze, co mogło się przytrafić dla naszego zespołu, prowadzimy grę, staramy się konstruować akcję i po stałych fragmentach tracimy dwie prawie identyczne bramki, dlatego bardzo mocno musieliśmy ruszyć do przodu, zaryzykować. Takim impulsem był na pewno strzał Damiana Wojdy, który jeszcze dał instynkt kolegom, że mogą w tym meczu coś ugrać. I tak naprawdę wróciliśmy z dalekiej podróży. Szkoda, że nie było happy endu, bo mieliśmy jeszcze jedną wygodną sytuację w końcówce i wtedy to gospodarze by byli bardzo niezadowoleni. Ale mimo wszystko chciałbym pogratulować poziomu, postawy, warunków, jakie są tutaj stworzone. Myślę, że na inaugurację ten remis nie jest dla obydwu zespołów krzywdzący. Ja przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań dla swojego zespołu, bo myślę, że ponad 2443 dni czekał Kwidzyn na inaugurację i na powrót na czwartoligowe boiska, na taki przyzwoity poziom, który na pewno w tym mieście powinien być. Chłopacy myślę, że zagrali zdyscyplinowani. Taki był nasz plan. Nie chcieliśmy się otwierać na rywala. Wiedzieliśmy, że to jest doświadczony zespół mający w swoich szeregach bardzo, bardzo dobrych zawodników, co dzisiaj pokazali. To oni prowadzili przez 90 minut gry. My musieliśmy się dostosować do tych warunków, które panowały na boisku. Mieliśmy swoje szanse w pierwszej połowie po przechwytach, tak jak tutaj trener gości wspomniał. Mieliśmy 3-4 takie odbiory w środkowym sektorze boiska. Zabrakło troszeczkę cierpliwości. Myślę, że też gdzieś te nerwy, ta inauguracja wzięły troszeczkę górę, ale suma summarum myślę, że tak jak mówię, no tutaj zespół gości naprawdę dużą kulturę gry zachowywał, cały czas napierali, cały czas gdzieś zmuszali nas do głębokiego, niskiego pressingu. Potrafiliśmy zdobyć dwie bramki po stałych fragmentach gry, troszeczkę szczęścia na pewno w tym wszystkim było. Myślę, że zabrakło troszeczkę koncentracji, a i tak jak to się mówi potocznie, zapłaciliśmy troszeczkę tego frycowego jako Beniaminek. No my musimy się przygotować na to, że takich spotkań będziemy mieli jeszcze kilkanaście, takich albo i cięższych. Mamy swój plan, żeby w każdym meczu grać po prostu zdyscyplinowanie i mądrze. Dzisiaj zabrakło, ale myślę, że my jako Beniaminek po tylu latach przerwy, po paśmie sukcesów, jakimi było niewątpliwe awanse trzy z rzędu, musimy też troszeczkę zejść na ziemię i z pokorą podchodzić do wszystkiego, bo takich zespołów jak gości będzie, tak jak mówiłem wcześniej, kilkanaście. I musimy ten punkt zaakceptować, bardzo go docenić, każdy punkt uczuwany przez nas będzie na pewno gdzieś tam u nas mentalnie budował nasz nowy zespół, bo doszło 7-8 ludzi, także my potrzebujemy jeszcze po tym krótkim okresie przygotowawczym, jaki mieliśmy czasu na to, żeby jeszcze złapać jakiś większy wspólny język. I miejmy nadzieję, że z sukcesem, jakim będzie niewątpliwe utrzymanie w tej czwartej lidze dla naszego zespołu, skończy się. Dziękuję tutaj trenerowi i zespołowi gości za twardą, męską grę, ale na koniec, tak jak to zawsze bywa, była piątka, było fair play, także bez życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach, a my mam nadzieję, że jak najlepiej przetrenujemy ten mikrocykl i jak najlepiej przygotujemy się do wyjazdowego spotkania w Kolbudach. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.